W poprzednich wideoblogach omówiłam zastosowanie mezoterapii w przebiegu przebarwień, zastosowanie określonych komponentów i gotowych rozwiązań, jeżeli chodzi o peelingi chemiczne. Dzisiaj natomiast chciałabym podpowiedzieć o rozwiązaniu również wysoce skutecznym, czyli o laserach, które mogą mieć zastosowanie w eliminowaniu, rozjaśnianiu, rozbijaniu, usuwaniu przebarwień. Zadajmy może sobie na początek pytanie, w jaki sposób działa laser. Głowica lasera emituje wiązkę światła, która z kolei wywołuje efekt fototermiczny, czyli następuje koagulacja w obszarze melaniny, następuje intensywne wchłanianie przez chromofory światła i rozbijanie złogów, a tym samym wyeliminowanie przebarwień. Dla kogo zabiegi z użyciem laserów? Moim zdaniem lasery świetnie sprawdzą się przy eliminowaniu przebarwień zlokalizowanych miejscowo, tam gdzie na przykład doszło do tak zwanej ostudy, do intensywnego zapigmentowania skóry, na przykład na czole, na policzkach czy też na szyi. Tutaj wiązki światła emitowane przez głowicę lasera będą w sposób bardzo selektywny i skuteczny eliminować przebarwienia. Również bardzo popularną metodą jest terapia łączenia lasera z terapiami iniekcyjnymi, czyli połączenie laseroterapii i mezoterapii igłowej, w której stosowane są na przykład peptydy, arbutyna czy też glutation, o których już mówiłam w pierwszym wideoblogu, do którego Was odsyłam. Czy laseroterapia jest skuteczna? Tak, pod warunkiem, że wykonamy serie zabiegowe. Serie zabiegowe powinny być wykonywane oczywiście w zależności od zastosowanego lasera, nie częściej niż co 3 tygodnie, w ilości co najmniej 3-5 zabiegów. Oczywiście ilość zabiegów dobierana już jest indywidualnie podczas konsultacji przez terapeutę w zależności do potrzeb i do podłoża przebarwienia, z jakim przyszedł do nas nasz klient. Pamiętajmy również, że skóra, która została poddana laserowemu usuwaniu przebarwień, musi być bardzo mocno chroniona przed promieniami słonecznymi. Także pamiętajmy również o zasadach fotoprotekcji, która obowiązuje przez cały rok, a nie tylko latem. Jeżeli oczywiście będziecie mieli pytania, serdecznie Was zapraszam do komentowania, do udostępniania wideoblogów. Jestem do Waszej dyspozycji. Zapraszam również do naszej platformy internetowej www.mezoderm.pl. Tam w zakładce Baza Wiedzy będziecie mogli uzyskać dostęp do wszystkich artykułów, e-booków i do wszystkich wideoblogów, które do tej pory już dla Was przygotowałam. A już w następnym wideoblogu skoncentrujemy się na zabiegach dedykowanych do okolicy superwrażliwej, czyli do okolicy oka. Serdecznie Was zapraszam.